tej strony Emil Elektrikos Emieńczyk na kanale Emi Hydroelektro. Ten film, który teraz widzicie, jest to kontynuacja miniserii z montażu rozdzielnicy stumodułowej, jeśli chodzi o montaż taniej rozdzielnicy i wyposażenie w aparaty Siemensa Centrona. Teraz jest to zasilanie trójfazowe, jeszcze nie podpięte w całości. Wcześniej był to jeden bezpiecznik automatyczny 16-amperowy na całość, tyle że w obecnym wykonaniu doszło w całości ogrzewanie tylko elektryczne i wyłącznie elektryczne, więc konieczne było doprowadzenie zasilania trójfazowego oraz zwiększenie mocy na mieszkanie. Wcześniej było to 4,3 kW, obecnie jest to 21 kW. I tutaj widzicie ilustrację zastanych rozdzielnic licznikowych w głównym korytarzu, na głównym korytarzu. I stąd będzie potrzeba wyprowadzenia zasilania trójfazowego. Jak to do końca zrobię, tego jeszcze nie wiem, nie jest to dogadane, ale na ten temat powiem więcej w filmie podsumowującym całą miniserię. Na tym odcinku pokażę przełożenie licznika do nowej rozdzielnicy, która to będzie rozdzielnicą licznikową trójfazową. Najpierw odłączam sobie zasilanie od licznika, który zasila to mieszkanie. Wykręcam sobie bezpiecznik automatyczny, wkrętakowy. Demontuję osłonę, dlatego że stąd w tym etapie, akuratnie w tym etapie wykonam sobie zasilanie prowizoryczne do tej skrzynki licznikowej trójfazowej. I zdejmuję plombę z licznika, przy czym zaznaczam, że plombę zdejmuję tylko wtedy, jeżeli tego typu pracę zgłoszę do zakładu energetycznego, w tym wypadku do Tauronu. Jeżeli widzicie u mnie na kanale film, na którym taki licznik rozplombowuje, to znaczy, że został on zgłoszony do rozplombowania. Plomby nie wyrzucam, dlatego że plomba jest z różnych powodów do zwrotu i monter liczników zawsze taką plombę po montażu nowego licznika zabiera. Odkręcam sobie obudowę styków połączeniowych, zdejmuję tą obudowę, przy czym również powiem, że plomby na przycisku kasującym nie ruszam, tej plomby nie zdejmuję, jej nie mogę naruszyć. Odkręcam sobie przewody, poprzednie przewody dopływowe i odpływowe do licznika. Te przewody wypinam. Odkręcam śruby, które te przewody mocują. I kolejną rzeczą będzie zdjęcie licznika. Najpierw będzie to śruba mocująca z boku. Mam w tym celu specjalny klucz nasadowy, którym już od ładnych paru lat te liczniki montuję i demontuję. Jest to klucz, z tego co pamiętam, na nakrętkę M8. No i demontuję sobie najpierw śrubę, która mocuje licznik z boku. Z tego co się spotykam często na starych podstawach licznikowych, są to wyłącznie dwie śruby, kiedy jest opcja zamontowania trzech, ale zwykle to bywa, że albo kiedyś tej trzeciej śruby nie było ze względu na oszczędność, albo zwyczajnie gdzieś się zgubiła przez te wszystkie lata przekładania liczników. I później sobie odkręcam górną śrubę trzymającą licznik i ten licznik przytrzymuję, żeby mi nie spadł. Z tyłu znajdowała się karteczka od montera tego licznika. Karteczkę przełożę do nowej skrzynki licznikowej, nie wyrzucam tej karteczki. I tu akuratnie moja nowa skrzynka licznikowa trójfazowa znajduje się obok. Dokładnie obok starych skrzynek licznikowych i ona zostanie tutaj już docelowo.
Od góry w tej skrzynce mam miejsce na zamontowanie oplombowanego ogranicznika mocy. I tak, jest to typowy ogranicznik mocy Etimat T32A. I co robię dalej? Przymierzam sobie licznik, jak mi on tutaj się podpasuje, i zamontuję go na tych górnych otworach, na tych otworach umieszczonych trochę wyżej, dlatego że na razie nie podpinam w całości zasilania trójfazowego ani trójfazowych odpływów, bo nawet nie mam takiej możliwości. Muszę czekać, aż przyjedzie monter założyć licznik trójfazowy. A na ten moment, jak montuję ten film, czyli 24 lipca, nawet jeszcze dokładnie nie wiem, jak będzie wyglądała kwestia tutaj doprowadzenia przewodu trójfazowego do tej skrzynki licznikowej. Dlatego tego typu etap przekładam licznik do nowej skrzynki. Tutaj już w to nie będę ingerować, jedynie doprowadzę sobie zasilanie trójfazowe, ale licznik wieszam, licznik podpinam na razie na jednej fazie, żeby mieć zasilanie, jakiekolwiek zasilanie elektryczne w liczniku do celów naszych remontowych elektrycznych i do celów naszych remontowych, wykończeniowych, oraz żeby sprawdzić sobie nowo zamontowaną przeze mnie rozdzielnicę elektryczną. Tutaj nie ma tego na filmie akurat, ale w troszkę późniejszym czasie udało mi się na bloku rozdzielczym podpiąć sobie również pozostałe dwie fazy na odpływie. No, wszystko dlatego, żeby móc sobie już całą WLZ, całą nową WLZ, która jest tutaj WLZ OW 5x10 mm kwadratowych, aby ją sobie sprawdzić i sprawdzić nową rozdzielnicę elektryczną, nową instalację, porobić próby na tej instalacji, czy wszystko działa poprawnie, żeby nie było niespodzianek. Jeżeli już tutaj doprowadzę sobie trzy fazy i powiedzmy przechodzi monter, o niespodzianka. A wracając do tematu, licznik sobie odpowiednio podpinam w takiej kolejności, że tutaj widzicie od końca, akuratnie od strony prawej, mam dopływ, odpływ, neutralny, przewód neutralny, a analogicznie z drugiej strony od strony lewej dopływ, odpływ, przewód fazowy i pozostałe przewody fazowe. Jak pokażę za chwilę, zabezpieczam sobie taśmą izolacyjną. Tak, no moje zasilania zostały niepodpięte, zasilone zabezpieczone taśmą izolacyjną. Dopływowe, a odpływowe są spięte na bloku rozdzielczym, tylko tego tutaj nie mam na tym filmie. I sobie po kolei tutaj wszystko podpinam. Taki szczegół techniczny, trochę organizacyjny na filmie. Widzicie zmieniające się światło w kadrze. Było to spowodowane tym, że słońce co chwilę wschodziło, zachodziło, robiło się pochmurno i dlatego raz widać lepiej, raz widać gorzej. No nie mam na to wpływu, a nie było jak za bardzo tutaj podpiąć lampy, bo nadal nie mam do niej baterii. Także zakładam obudowę styków na liczniku, obudowę styków przyłączeniowych. Pozostałe przewody zostawiam poza licznikiem, a to dlatego, żeby monter nie musiał ich gdzieś szukać z tyłu za podstawą licznikową. Tak, one są dłuższe, ale bez problemu schowają się z tyłu za podstawą licznikową. Zostawiam je dłuższe z tego powodu, że nie za bardzo wiem, jak tutaj będzie wyglądać kwestia wymiany tych starych rozdzielnic licznikowych
Czy ja to będę robić, czy będzie robić to ktoś inny, jest to nadal nieustalone. Plombę sobie mocuję na taśmie izolacyjnej. Nie wyrzucam jej, zostawiam ją prowizorycznie założoną na liczniku. Końcówki sobie izoluję żółtą taśmą izolacyjną, jak widać na dołączonym filmie. Tu już akurat nie mam doprowadzone zasilanie prowizoryczne. Odpinam sobie odpływ do poprzedniej podstawy licznikowej. Jest to podstawa jednofazowa. I tutaj by mi się duży, dość duży rozmiarowo licznik trójfazowy nie zmieścił. Dlatego konieczne było dodanie osobnej rozdzielnicy licznikowej obok. A to tutaj sobie odpinam, likwiduję. Chociaż tutaj na tą chwilę będę to zabezpieczać wszystko taśmą izolacyjną. Nie odcinam końcówek. Bo różnie to bywa. Nie wiem, jak to później na końcu mi wszystko wyjdzie. Także starą podstawę licznikową jednofazową odkręcam. I z tyłu za tą podstawą licznikową przewody zabezpieczam taśmą izolacyjną. Białą taśmą izolacyjną. Nie obcinam tych przewodów. Zostawiam tak, jak one są. Owijam taśmą izolacyjną, układam tak, żeby mi się za starą podstawą licznikową ładnie zmieściły, ładnie schowały. I podstawę licznikową, starą podstawę licznikową zakładam z powrotem. Dopóki nie wiem, jaka będzie decyzja osoby technicznej tutaj we wspólnocie, to zwyczajnie tych przewodów nie likwiduję. Zostawiam je tak, jak są. Generalnie na ten moment pozostałych liczników lokatorskich oraz licznika do oświetlenia na klatkę schodową tego na razie nie ruszam, nie rozplombowuję. Dopóki nie ma decyzji, jak wykonać zasilanie trójfazowe, chociaż nie ukrywam, w jakiejkolwiek wersji nie będę tego robić, to będzie konieczność doprowadzenia nowych przewodów do tych liczników, jeśli nie będzie to nawet wymiana wszystkich skrzynek licznikowych. Tutaj już nie wiem, jak się w tym temacie porozumiem. I na koniec załączam sobie zasilanie. Na razie jest to w rzędzie, ale jest to, tak jak mówię, opcja prowizoryczna, opcja tymczasowa zupełnie. Aby ten prąd na remontowanym mieszkaniu był, aby móc sobie sprawdzić całą instalację elektryczną, jak to wszystko działa. Później zostały również założone obudowy. Zostały założone obudowy na styk neutralny, styk ochronny oraz na ogranicznik mocy ETIMAT-T. Dziękuję za oglądanie.